Witam serdecznie. W tym materiale przedstawię najnowsze aktualizacje arkusza. Jest to wersja 2.6, wersja dostępna tylko dla użytkowników Microsoft Excel. Niestety użytkownicy OpenOffice czy LibreOffice muszą zadowolić się wersją 2.4 dotychczasową, natomiast wersja 2.6 ma już tak rozbudowane funkcje, że niestety LibreOffice i OpenOffice nie są w stanie tego obsłużyć na chwilę obecną. Może po jakiejś aktualizacji tamtych oprogramowań, jeśli Libre czy Open będą w stanie obsługiwać te elementy, no to na pewno ten arkusz zostanie dostosowany też do tamtych programów. Ok, także nie przedłużając, lecimy z tematem. Pierwsza aktualizacja, która jest, to jest możliwość zmiany kolejności arkuszy. Do tej pory, jeśli ktoś chciał zmienić sobie tą kolejność, no to musiał po prostu przepisać albo przekopiować te pozycje z jednego arkusza do drugiego. Natomiast teraz jest to bardzo proste. Na przykład jeśli chcemy przestawić uziom gdzieś tutaj za pomiary z tyłu, no to możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu znaleźć tutaj ten arkusz na dole i go po prostu przesunąć fizycznie, czyli złapać go i przesunąć na przykład w to miejsce. To można tak zrobić i wtedy wracamy, klikamy przycisk odśwież i już tutaj uziom znajduje się z tej strony przy puszkach. Natomiast łatwiejszym sposobem jest kliknięcie tutaj w komórkę, przejście do tej zakładki i tutaj mamy taką ikonkę i arkusz się nas pyta, w które miejsce chcemy przenieść ten arkusz, przed którym arkuszem, czyli chcemy go wrzucić z powrotem tutaj przed rozdzielnicą, klikamy OK, wracamy, odświeżamy i widzimy, że uziom znajduje się tu już z powrotem. I tak to wygląda, więc teraz będzie można sobie te pozycje, jeśli ktoś na przykład zajmuje się Grantonem i chciałby go przerzucić tu na początek, no to nie ma problemu, wchodzimy w tą zakładkę, zmieniamy miejsce, wrzucamy go tutaj na sam początek, OK, wracamy i już odświeżamy i mamy Grantona tu już na tej pozycji z przodu. Także tak to wygląda. Ok, teraz ja to przestawię z powrotem, chociaż nie pamiętam, gdzie on był, niech będzie, a tu przed Loxone był, ok, mamy go już tu, odświeżamy i Granton jest z powrotem w tym miejscu. To jest pierwsza aktualizacja, także mamy te dwa sposoby, albo przeciągnąć, albo w ten sposób. Ok, teraz wstawianie pozycji. Do tej pory wstawialiśmy pozycję pojedynczo, na przykład wybieraliśmy sobie jakąś rurę i wpisywaliśmy ilość i dodawaliśmy kolejną pozycję. Teraz arkusz nas się pyta, ile tych pozycji dodać, czyli jeśli chcemy jedną, tak jak do tej pory, no to po prostu dodajemy jedną, ale jeśli chcemy dodać ich 5, no to możemy od razu dodać 5 pozycji i potem te 5 pozycji sobie po kolei zmieniać. O, i mamy kolejne pozycje. Tak samo przy usuwaniu, zaznaczamy sobie ostatnią pozycję, klikamy usuń i na przykład usuwamy 6 pozycji. I od razu możemy od tego miejsca zaznaczenia usunąć 6 pozycji. Także dodawanie pozycji właśnie na zasadzie wpisywania ilości też. Także to jest kolejna funkcja. Teraz kolejną fajną funkcją jest na przykład, o tutaj będzie fajnie to pokazane na przykładzie aparatury. Jak wiemy, aparatury mamy tutaj sporo. Dodatkowo dopisałem teraz Schneidera, więc weźmy sobie Schneidera. Schneider, mam jeszcze tutaj aparaturę Schneidera. I trochę z ograniczników przepięć też dopisałem z Hagera, z Itona, bo nie było tego wcześniej, teraz jest. I ograniczniki przepięć Salteka, także ograniczniki przepięć mamy Dana, Salteka, Hagera, Itona, Legranda i Schneidera. Mamy tutaj cały asortyment aparatury Schneidera, zobaczmy ile tego jest. I teraz na przykład klikamy sobie tu i to jest jedna pozycja w tym cenniku, jest ich mnóstwo. I teraz jeśli chcemy znaleźć konkretnie tą pozycję, to klikamy tutaj w tą, zaznaczamy i klikamy tak i widzimy, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w tej pozycji. Do tej pory było to tak, że jeżeli klikaliśmy tu z boku, teraz już to jest nieaktywne, nie klika się tutaj i jeśli chcemy przejść do danego zakładki, to po prostu ją wybieramy i klikamy ten przycisk i jesteśmy w tym miejscu. Widzimy, że tutaj przechodzimy ogólnie do zakładki bednarka, natomiast jeśli mamy cokolwiek tu już wpisane, na przykład wybierzemy i klikniemy, to dokładnie znajdziemy się w tej pozycji, którą chcemy znaleźć. Czy jest to przydatne czasem, jeśli chcemy zmienić jakąś cenę, zaktualizować cenę w cenniku, to nie musimy szukać. Jeśli jest tych pozycji mało, jak na przykład tutaj jest tylko ich kilka, to jest w porządku, ale jeśli mamy tyle pozycji, ile jest tutaj, o, tu mamy po kilkaset pozycji, jeśli chodzi o aparaturę, no to jest to na pewno duży
duże ułatwienie, nie trzeba tego szukać na tej całej długiej liście, tylko wystarczy kliknąć i jesteśmy w tym miejscu, możemy zmienić tutaj cenę i tak to się szybko aktualizuje. Także to jest kolejna zmiana. Dobra, czyli przejście do konkretnej pozycji w cenniku i teraz następną fajną zmianą jest dodawanie pozycji z poziomu cennika, czyli na przykład i mamy tutaj kabel, dodamy sobie 5 razy 10 i teraz przechodzimy, chcemy dodać sobie kolejny kabel, no to nie musimy wracać tam i dodawać, tylko możemy tutaj kliknąć sobie ten i klikamy tą ikonkę i dodajemy pozycję z poziomu cennika. Kolejna pozycja. OK, teraz przejdźmy sobie do kolejnej. Tu chcemy dodać rurę, więc dodajemy taką rurę i dodajemy kolejną rurę i przechodzimy do kolejnej pozycji, bednarkę możemy dodawać, przechodzimy tutaj kolejną pozycję i tak dalej, możemy przejść do następnych pozycji i tutaj kolejną dodać, na przykład taką pozycję i taką pozycję. I dodajemy, wracamy i widzimy, te wszystkie pozycje zostały dodane. Wpisujemy tylko ilości i jest tutaj już od razu, możemy to w ten sposób dodawać. Myślę, że jest to też duże ułatwienie, szczególnie kiedy dodajemy aparaturę modułową, no to bardzo, bardzo fajnie to się tutaj sprawdza, albo jeżeli w danym dziale dodajemy kilka pozycji, no to jest to bardzo przydatna aktualizacja. I to jest to. I teraz ostatnia fajna aktualizacja. Widzicie tutaj nowa zakładka, była do tej pory oferta uproszczona, gdzie wszystkie pozycje były wlepione, ale bardzo dużo osób, nie tylko użytkowników arkuszy elektrycznych, ale także budowlanych do ogrodów i tak dalej, pisało mi, czy można w ofercie uproszczonej wprowadzić taką funkcję, żeby dzielić to na działy, na przykład pokojami, czy pomieszczeniami, czy kondygnacjami, czy w ogóle jakimiś innymi tam kryteriami. No i wprowadziłem taką możliwość. Dodatkowo mamy oferta uproszczona działy. Tutaj są teraz krzaczki, jak widać, ale za chwilę to się zmieni, bo jeśli wprowadziliśmy już nasze pozycje, no to tutaj mamy tą zakładkę numer elementu, którą znacie z wyceny złożonej. Natomiast teraz ona jest też przydatna do oferty uproszczonej, czyli po prostu wprowadzamy, na przykład to będzie nasz element pierwszy, to też będzie chciało być w pierwszym, a to już w drugim, to może być w trzecim, to znowu w drugim, to w pierwszym, to w czwartym, i to w pierwszym, a to w drugim. I tak sobie podzielimy. I teraz elementy z jedynkami będą zgrupowane w pierwszy dział, dwójki w drugi, trzeci w trzeci, czwarty w czwarty. Wchodzimy do oferty uproszczonej i klikamy przycisk odśwież. Czekamy chwilę. Arkusz wykonuje całą procedurę. OK. I widzimy już, że oferta została podzielona zgodnie z tym, co tam zaznaczyliśmy. Zostały te działy oddzielone, zostały podsumowane każdy dział z osobna, osobno robocizna, osobno materiał, osobno cała wartość, suma, wszystko zostało podsumowane, ukryte automatycznie zostały niepotrzebne wiersze. Oczywiście możemy je w każdej chwili odkryć jak do tej pory, czyli zaznaczając tutaj te dwa skrajne między 30 a 310 i klikamy pokaż ukryte wiersze, ja tego nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby. I teraz tutaj w zakładce możemy dodawać nazwy, ja to zbliżę, żeby było lepiej widać. Możemy dodawać nazwy poszczególnych działów, możemy również je wpisać z palca, albo dodać z listy, która znajduje się tradycyjnie w danych obiektów. Tu mamy tą listę tutaj mamy tą listę standardową, na przykład jeśli będziemy mieli tutaj pokój, na przykład pokój 1, tutaj mamy pokój 2, pokój 2 i na przykład kuchnia. O, bo robimy remont w tych trzech, albo tu jeszcze mieć salon na przykład. O, robimy wymianę instalacji w tych czterech pomieszczeniach i klient chce mieć ofertę podzieloną na każde pomieszczenie. No i wtedy wchodzimy sobie, tu mamy, możemy to wpisywać równie dobrze, tutaj możemy wpisać sobie pokój jeden z palca, ale jeżeli mamy zdefiniowane te nazwy na liście, to możemy je wybrać z listy, wybieramy pokój drugi, pokój, tu mieliśmy kuchnię i na przykład salon. OK, i mamy wszystko rozdzielone. I teraz kolejna funkcja, którą dodałem we wszystkich ofertach, czyli ikonka PDF-u, czyli automatycznie eksportujemy to do PDF-u i zapisywane to zostanie w miejscu, w którym mamy nasz plik aktualnie. I tutaj nas się pyta, arkusz, jak nazwać tą ofertę, więc na przykład nazywam ją oferta
dla klienta na przykład. Oferta dla klienta. Klikamy OK. Arkusz się pyta, którą stronę wydrukować. Klikamy, że pierwszą. OK. O, i tutaj już w PDF-ie otworzyła nam się oferta. Widzimy, jak to wygląda. Na przykład, jeśli weźmiemy sobie widok, aha, teraz mamy widok z rabatem, weźmy widok bez rabatu. O, mamy bez rabatu, klikamy, OK, pierwsza strona i widzimy, że już nam się stworzyła kolejna oferta. Na przykład, jeśli wybierzemy sobie tylko robociznę, to mamy tylko robociznę, klikamy, OK, pierwsza strona. I mamy ofertę na samą robociznę, czyli mamy ofertę z widocznym rabatem, ofertę bez widocznego rabatu, ofertę na samą robociznę. To samo się tyczy zestawienia materiałów, klikamy PDF, OK, pierwsza strona i mamy zestawienie materiałów. Wszystko gotowe, kilka minut i oferta jest gotowa dla klienta, także ułatwienie niesamowite. No i na tym właśnie polegają te aktualizacje. Tutaj trochę ikonki się zmieniły, także tu zawsze taka ikonka oznacza powrót do zakładki wycena, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o ofertę złożoną, to się nic nie zmieniło za wiele, także to wszystko pozostało. Usunąłem też tutaj rubryki związane tam z rodzajem budowy, bo to stwierdziłem, że jest to kompletnie niepotrzebne. To mi było kiedyś potrzebne do czegoś innego, natomiast tutaj nie przydaje się to wcale, więc wystarczy nazwa budowy, zleceniodawca i adres jakiś i to wystarczy w zupełności, żeby stworzyć kompleksową ofertę. Także tak to wygląda. Jeżeli teraz na przykład dodamy sobie jakieś pomieszczenie, bo na przykład zamienimy sobie kuchnię z salonem, że ta rura będzie w salonie, a salon będzie w kuchni, to wchodzimy sobie i zmieniamy odwrotnie, że to będzie czwórka, to będzie trójka, a dodatkowo jeszcze dorzucimy do ostatniej tutaj o blok na przykład i to będzie czwarta pozycja, oczywiście nie zapominamy o wstawieniu ilości i wchodzimy i klikamy, tu widzimy, że już się pojawiły krzaczki, bo coś pozmienialiśmy, klikamy odśwież, czekamy kilka sekund, kilkanaście, w zależności od obszerności danych i szybkości komputera. O, i widzimy, oferta jest z powrotem, tutaj wstawiamy z powrotem salon, tak jak było i mamy tutaj już zaktualizowaną ofertę. Tak to mniej więcej działa. OK, także mam nadzieję, że przydadzą się Wam te funkcje, ale myślę, że tak, no bo ja też korzystam z tego arkusza i widzę, co by się przydało zawsze, więc staram się to aktualizować. Niestety te aktualizacje pochłaniają mnóstwo czasu. Przyznam się szczerze, że ta aktualizacja zajęła mi ponad 2 tygodnie, żeby to wszystko skonstruować, także no niestety jest to bardzo dużo czasu i jak wiadomo w tym czasie no ja muszę się temu poświęcić, więc tak to wygląda, ale myślę, że było warto. Także w tym materiale to wszystko. Napiszcie, co sądzicie o tych aktualizacjach, czy są one przydatne, czy nie. Myślę, że na pewno przydadzą się wielu osobom. No i czekam jakby na Wasze opinie. Dajcie też znać, co ewentualnie jeszcze można byłoby zmienić w tych arkuszach. Aktualizacja będzie wysyłana mailem. Tradycyjnie wysyłam zawsze mailem, tylko że niektórym wpada ten mail w spam, także sprawdzajcie spam w najbliższych dniach. Niestety nie mogę naraz do wszystkich klientów, bo jest ich mnóstwo, nie mogę wysłać tej aktualizacji od razu, więc mogę wysyłać chyba 20 maili na godzinę. Moja skrzynka pocztowa pozwala mi na taką częstotliwość, żeby nie zablokować mi tego, więc ustawię po prostu automatyczne wysyłanie aktualizacji do wszystkich klientów i będzie się wysyłać 20 maili na godzinę i zaczyna wysyłkę od klientów najstarszych do najświeższych, że tak powiem. Także wszyscy, którzy posiadają wersję 2.0, oczywiście dostaną tą aktualizację na maila. Jeśli nie macie pewności, czy ją dostaniecie, czy nie, napiszcie mi maila z prośbą o przesłanie aktualizacji z numerem zamówienia. Oczywiście tak jak zawsze się to odbywa, a ja taką aktualizację będę wysyłał. To tyle w tym materiale, to wszystko. Trzymajcie się, cześć!